Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Shine Chemicals i szampon 3 w 1, czyli szampon samochodowy z woskiem i osuszaczem. Ciężka sprawa z tym osuszaczem. Kurczę, język sobie można połamać. I cóż, że ze Szwecji? Powtórz. Czy jest tu jakiś osuszacz? Nie mam pojęcia. Nie wiem, nie zauważyłem. Hydro też 4 liter nie urywa tak naprawdę. Później ponowne mycie tym szamponem i rzeczywiście to hydro się poprawiło, więc tutaj mamy 100 ml na 10 litrów wody. Myślę, że tak, żeby było już tak fantastycznie, tak mega hydro, to 200 ml trzeba dać. Więc jeżeli chodzi tutaj o oszczędność, nie ma szans. Zapach jest ciekawy, bo jest miętowy. To jest fajnie, pod tym względem fajnie, fajna piana i fajny poślizg. I nic poza tym. Tak naprawdę szampon, no ja nie przepadam za takimi szamponami. Jak dla mnie takie produkty nic nie wnoszą. Może fajnie, że są dla ludzi, którzy nie mają wosku i chcieliby na szybko nadać jakiegoś tam połysku i jakiejkolwiek hydrofobowości zabezpieczenia. Możliwe, że taki szamponik się przyda.
Ale nie będę ukrywał, że liderem, jeżeli chodzi na chwilę obecną, jeżeli chodzi o takie szampony, zwolni, dziadzia. Zdecydowanie na chwilę obecną Tenzi. Naprawdę ten połysk ma fantastyczny. I Hydro też niczego sobie, także ten szampon bez emocji i ten osuszacz, którego nie zauważyłem. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! Za obejrzenie.